Temu wybiła ósma, o tej porze tradycyjnie, więc czas na Michała Lewandowskiego i poranną rozmowę Radianysa. Gość Radianysa. Witam serdecznie, studio numer dwa Radianysa 103 i 6 FM. Gościem Radianysa, gościem państwa jest dzisiaj pan Paweł Szymkowicz, naczelnik Wydziału Promocji Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ziewa pan tutaj, panie naczelniku, nie? O, nie to, wysypia to się dużo pan po nocach. Pogoda, taka, że... pogoda pogodą, ale kropka też zaczyna się w tym tygodniu, powinien dużo pracy macie. Tak, jesteśmy już na najwyższych obrotach, przygotowujemy się do festiwalu, przygotowując zarówno plac, na którym będzie, będzie odbywał się festiwal, czyli Amfiteatr Muszla Leśna w Głuchołazach, jak i dopinając wszystkie szczegóły związane z logistyką tego przedsięwzięcia. Mm -hmm. Tam jakieś prace remontowe się toczyły, to nie będzie kolidować? No to nawet duże prace, bo rozpoczął się wiosną tego roku remont w ramach jednego z projektów na przebudowę, rewitalizację Parku Zdrojowego w Głuchołazach i ten projekt zakłada również przebudowę Amfiteatru na czas letni, tak z, uh -huh. z firmą jesteśmy, gmina zawarła umowę, że na czas letni te prace zostały już przerwane końcem czerwca, tak aby mogły się odbyć imprezy kulturalne typu Festiwal Drum Dzembore, który był końcem kwietnia. W tę niedzielę było święto góropawskich, no i przede wszystkim trzy dni naszego festiwalu, czyli piątek, najbliższy piątek sobota i niedziela. Zaraz porozmawiamy o programie festiwalu, ale niech Pan jeszcze powie o tych sprawach takich infrastrukturalnych, jak to się ładnie mówi. Czyli ci, którzy byli do tej pory na kropce, no to przyjadą i nic się specjalnie nie zmieni, tak? Jeśli chodzi o układ krzeseł, tam tę część tak, gastronomiczna tak. i tak dalej. Oczywiście tak dalej. staramy się, żeby nic się, mm -hmm. nic się nie zmieniło. No, może niektórych zdziwić, bo to, jak, jakby nie było, to jest plac budowy. Oczywiście tak. poprawiamy tak, żeby było przede wszystkim bezpiecznie, żeby każdy, kto przyjdzie na teren amfiteatru, żeby mógł się czuć bezpiecznie. Staramy się, żeby był zrobiony drenaż, bo zawsze mamy problemy z wodą. Między innymi ten remont, cały remont muszli jest zrobiony po to, aby wreszcie usprawnić, żeby nie było tego problemu, który po każdym większym deszczu tam jest, czyli stojąca na terenie, czyli na terenie płyty amfiteatru woda. Tego mam nadzieję już nie będzie. A w, tak, ten to... weekend, w ten weekend synoptycy zapowiadają, że będziecie mieć inny problem, bo będą straszne upały. Ale upały zawsze te, się też wiążą z przelotnymi, intensywnymi burzami. Tu no już tak. też mamy doświadczenia, jakby nie było to jest też jedenasta. Pan, kto to Ja to odpukuję dobrze. Od, od, odpukać, odpukać. No, y, mam, na nie, mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, jak bodajże przy, ós, przy y, piątym festiwalu, gdzie zmuszeni byliśmy przerwać sobotni koncert y, ze względu na, na burzę. Dokończyliśmy go dopiero mm -hmm. w niedzielę, ale miejmy nadzieję, że y, to było raz i już więcej się nie powtórzy. Dobrze, to przejdźmy teraz do programu. Co nas czeka w tym roku? Tradycyjnie zaczynamy już w czwartek. Jest to tak zwana off-scena, czyli występy zespołów, które zakwalifikowały się do przeglądu utworów z charakterem od godziny 16 w czwartek na terenie Hoteliku Sudety przy Ale Jana Pawła II. Tam wysłuchamy kilku, kilku zespołów, które dopiero zaczynają swoje kariery. W nurcie muzyki turystycznej, piosenki turystycznej, a sam festiwal rusza tradycyjnie w piątek, czyli 21 lipca o godzinie 17 i w piątek wysłuchamy zespoły póki cołu, Pana Boga za piecem, sklepstwa siimi piórami, do góry dnem oraz gwiazdy tego wieczoru, czyli zespół krakowski, zespół Plato oraz muzyka szantowa na zakończenie, czyli EKT Gdynia. W jakich godzinach Zaczynamy od godziny 17. Zamierzamy zakończyć około godziny no już po północy, ale star będziemy starali się, żeby ten Cykl godzinnych koncertów był, był utrzymany bez jakichś większych przerw. W sobotę ruszamy już wcześniej, bo godzinie 14. .00. Tradycyjnie też od pierwszego festiwalu, czyli od 2007 roku, organizowany jest przegląd utworów z charakterem, w skrócie puch mhm. To jest właśnie konkurs dla tych, którzy dopiero zaczynają. W tym roku było bardzo dużo zgłoszeń, jak komisja. Członkowie komisji potwierdzali zgodnie na bardzo wysokim poziomie, także z pierwotnie zakładanych 15 zgłoszeń, które mieliśmy, przyjęć, bo napłynęło kilkadziesiąt, kilkadziesiąt zgłoszeń do tego przeglądu. Mieliśmy wybrać 15. Ostatecznie zakończyło się na 19 y, zgłoszeniach, czyli 19 indywidualnych wykonawców lub zespołów będzie mogło się zaprezentować od godziny 14 w muszli leśnej w Guchłazach. Natomiast y, dzień festiwalowy, y, koncerty festiwalowe od godziny 18, tym razem będzie to drabina Jakubowa, duet Czarny Nosal, Piotr Wrubel z zespołem y, to jest właśnie laureat. Y, poprzedniego przeglądu utworu z charakterem i tym razem, czyli w sobotę Gwiazdy Wieczoru to Artur Andrus z zespołem oraz zespół Cisza jak ta z Kołobrzegu. Mm -hmm. Niedziela yy, też troszeczkę szybciej, tym razem o godzinie 16. Niedziela od drugiego festiwalu Ponieważ pierwszy, pierwszy festiwal to mieliśmy tylko piątek, sobota, ale już od y, drugiego festiwalu mamy również trzeci dzień. Y, to jest tak zwana tramska chudba, czyli y, czeska piosenka turystyczna. Tramska chudba w dosłownym tłumaczeniu to jest muzyka wędrowców. I tutaj wystąpią takie zespoły jak Beruszki, Tony John, Crossband i Marian. Na te dwa ostatnie zespoły chciałbym szczególnie, szczególną uwagę zwrócić. Marian jest już dosyć dobrze znany polskiej publiczności, natomiast Crossband zespół z Nymburka nad Łabą występował dwa lata temu w Guchołazach. Zrobił naprawdę Dużą y, furorę. Widać, że chłopaki świetnie y, czują się na scenie, lo, lubią to co, y, to, co robią, na pewno ten y, koncept będzie równie udany. A na zakończenie tamskiej chudby i całego festiwalu wystąpi Polski zespół, na pewno świetnie znany słuchaczom Radianysa Czerwony Tulipan. No proszę, no to bardzo, bardzo bogaty program macie w tym roku. Trudno było zebrać taką ekipę. No wszystko rozbija się o fundusze, to nie ma, nie ma co ukrywać. W zeszłym roku między innymi ze względu na ograniczoną ilość budżetu, na niski budżet musieliśmy się ograniczyć do pierwszych dwóch dni, czyli piątek, sobota. Nie było czeskiego dnia, nie było tramskiej chudby. W tym roku dzięki wsparciu przede wszystkim gminy Głuchołazy, tutaj spore podziękowania dla radnych, którzy zgodzili się na zwiększenie budżetu. Oraz wsparciu Starostwa Powiatowego w Nysie, Urzędu Marszałkowskiego oraz wielu innych sponsorów mamy trzy dni i te zespoły, które przed chwilą tutaj miałem okazję wymienić. Ale to jest impreza organizowana de facto przez Urząd Miejski, tak? Tak, głównym organizatorem jest Urząd Miejski w Głuchołazach, a konkretnie Wydział Promocji Turystyki i Sportu. Kropka w Polsce już jest no, bardzo, bardzo znany. Jest to jeden z czołowych fe festiwali w, ty w tym gatunku muzyki. A w Czechach powiedzieć o tej tramskich W Czechach również my od sześciu lat współpracujemy z takim festiwalem, który się nazywa Porta. Jest to najstarszy. Festiwal w Czechach, pierwsza edycja miała miejsce w 1967 roku. W zeszłym roku było 50-lecie Porty. On się odbywa w Usti nad Łabą, To jest no wystarczy tylko powiedzieć, że na porcie debiutowali tacy wykonawcy, jak Jarek, Nochawica, czy zespół Czechomor. W tej chwili chyba największa gwiazda. A był kiedyś chyba Czechomor, prawda? Nawet na dwóch w 2010 i 2012 roku bardzo dużo Czechów przyjechało. Nie mogli się nadziwić, że taka gwiazda w Polsce gra za darmo, bo naszą ideą jest, aby te koncerty były otwarte, żeby każdy mógł wejść bez względu na to, czy no, w okresie wakacyjnym dla młodzieży, wiadomo, liczy się każda, każda złotówka, więc tutaj jest okazja, żeby za darmo, gratisowo można było tych zespołów, te wielkie gwiazdy zobaczyć, wysłuchać. I to się nie zmieniło w tym roku? To się nie zmieniło, dalej jest stęp gratisowy i tak jak nawiązując do pytania pana redaktora, Czesi chętnie przyjeżdżają. Przyjeżdżają już również na te pierwsze dwa dni na piątek i sobota, nie tylko na transką nie tylko na niedzielę. Także myślimy, że i Crossband i Marian przyciągnie w tym roku również wielu gości z Czech. Panie Naczelniku, to jest kropka kropką. Czeka też Głuchołazy duża impreza rajd, wyścig kolarski Audax. I to już na początku sierpnia, prawda? Tak, to, to już na początku sierpnia, pierwszy weekend sierpnia tradycyjnie rajd kolarski na trasie Buchołazy Polski Świętów stary las Harbielin Gochołazy. Jest to pętla, którą będziemy będą kolarze mogli jeździć w zależności od kondycji, albo, albo jedna pętla taka rekreacyjna dla, dla rodzin, chociaż są też takie rodziny, które jeżdżą pełnych 5 pięć, pięć pętli start i meta jest na placu przed, na parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej przy Intermarsze. A jak to jest ze zgłoszeniami? Trzeba po prostu przyjechać i wystartować, czy wcześniej się zgłosić? Yy, zgłaszamy się przez stronę głównego organizatora tej imprezy, czyli klub kolarski Ktukol, yy, przez stronę ktukol.pl. Mhm. Jakieś jeszcze inne atrakcje szykujecie dla mieszkańców i turystów? Tradycyjnie już od trzech lat y, Urząd Miejski w Głuchołazach przygotowuje w każdą sobotę wakacyjną, czyli od końca czerwca do ostatniej soboty sierpnia, spacery po mieście z przewodnikiem. Jest to impreza prowadzona przez Urząd i Guchołazki Oddział PTTK. W tym roku w każdą sobotę spotykamy się o godzinie 9.30 na guchołaskim rynku pod Lipon i z licencjonowanym przewodnikiem zwiedzamy zarówno rynek guchołaski, kościół parafialny, odrestaurowany zespół wójtostwa guchołaskiego. Przez wieże bramy górnej, przez punkt informacji turystycznej kierujemy się do części zdrojowej. Tam poznajemy historię byłego uzdrowiska Guchołazy, tego Bad Sigan Hals, park zdrojowy, metody lecznicze Sebastian. Na Knajpa i Wincentego Prysnictwa oraz poznajemy historię górnictwa złota, bo przecież uzdrowisko Guchołazy powstało na terenach średniowiecznych wyrobisk złota i tam w parku zdrojowym około godziny 1230 1300 ten spacer kończymy. Tutaj również wszystko jest gratisowe. Koszta przewodnika, wszystko co jest związane z organizacją tych spacerów ponosi gmina Guchołazy. Mm -hmm. Znaczy, to taka oferta raczej dla, dla przyjezdnych, prawda? To jest oferta dla przyjezdnych, choć trzeba przyznać, I że również mieszkamy. Mieszkańcy Głuchołaz korzystają. Nie ma takiego spaceru, żeby nie było gości iznesy i spródnika, którzy wiedzą, że takie spacery są w Głuchołazach, ale w tym roku zdecydowanie przeważają goście z zewnątrz, w tym grupy kolonijne. Panie Pawle, pan wspomniał o Prejsnicu, Prisnicu, jak to się wymawia? Prisnic, Vincent Prisnic. Prisnic, Prisnic. Prisnic. Vincent Prisnic. Czyli Jesennik. Zawsze mieliście taką wspólną jakieś akcję z Jesennikiem. W tym roku też coś takiego ma miejsce? Oczywiście, no, od 2002 roku jesteśmy miastem partnerskim, gminami partnerskimi. W tym roku minęło 15 lat od podpisania umowy. Zrealizowaliśmy bardzo dużo wspólnych projektów i w tym roku w ramach mikroprojektu z regionu Pradziat realizujemy już w tej chwili projekt pod nazwą 750 lat wspólnej historii i współpracy. Te 750 lat y, nawiązuje do bardzo wielkiego wydarzenia, które już obchodzi miasto Jesenik, czyli 750 lat y, nadania praw miejskich. Główne imprezy będą miały w Jeseniku miejsce dopiero we wrześniu, y, w weekend 15, 16, 17 września, na co już w tej chwili y, zapraszam. Natomiast y, w Głuchołazach w ramach tego projektu będzie wydany przewodnik i wraz z mapą po mieście Głuchołazy i okolicy y, oraz będzie, y, będzie tak zwane stady tur, y, czyli y, przyjazd dziennikarzy z całej Polski, z Czech, poznanie historii atrakcji turystycznych Jesenika i Głuchołaz. No a to, co chyba najbardziej zainteresuje mieszkańców zarówno Guchoa, jak i w ogóle powiatu Nyskiego, udało się pozyskać również środki na rewitalizację, odnowienie takiej atrakcji, którą jest wisząca kładka nad Rzeką Białą, popularnie nazywana Mostem Huśtanem. Drewniana kładka, która już ponad 100 lat służy mieszkańcom. W ramach tego projektu będzie odrestaurowana i podobnie jak Jesenik odrestaurowuje rzeźbę Jana Nepomucena, która stanie na rynku Jesenickim. My w ramach tego projektu odrestaurowujemy rzeźbę Jana Nepomucena, która jest również nad rzeką białą, bo Jesen jest przecież też nad rzeką mm -hmm. białą, czy bielą, jak to Czesi nazywają. A ten nasz Nepomucen znajduje się w Nowym Świętowie w budynku dawnego zespołu pałacowego. A pociąg będzie uruchomiony? No, niestety specjalnego, specjalnego pociągu to nie ma. Oczy, oczy, oczywiście mhm. pociągi, pociągi będą kursowały tak jak jest w rozkładzie Jazy. Tam są cztery, cztery pary pociągów, czyli cztery pociągi guchołazy Jesenik i cztery Jesenik guchołazy Niestety nie udało się. Bo to nie ma co ukrywać, to są, to są do bardzo duże kosza. To już w ramach mikroprojektu, nawet gdyby było tylko to jedno zadanie, raczej by tego nie można było zrealizować. Chociaż pomysł ten pomysł nie umarł. On cały czas gdzieś żyje i. I niewykluczone, że jak będą jakieś nabory w innych programach, być może w przyszłym sezonie będzie jeździł, jeśli nie parowóz, to zwykły pociąg specjalny na trasie. Być może z Opola, być może z Wrocławia, a na pewno Nysa Guchoła, z Jesenik. Spytam pana jeszcze o wasze kąpielisko, o wasz basen. Kilka lat temu wyrobiliście sobie opinię taką, że macie najpiękniejsze kąpielisko tutaj w regionie. Teraz was ścigają inne gminy. Nysa również robi remont kąpieliska. A co się u Was dzieje na kąpielisku? będziecie robić jakieś nowe inwestycje. Spory, spory tłok jest na, tłok jest, na tak. jest naprawdę, a z tego, z tego się cieszymy, bo widać, że ludzie byli spragnieni Kąpieliska, no to już nie będziemy wracać do tego historycznego miejsca, które funkcjonowało przy dzisiejszej ulicy Parkowej. Kąpielisko nad Białką, bo taka jest jego nazwa, cieszy się niesamowitą popularnością. Widać tam mieszkańców Gochoła z grupy kolonijne po rejestracjach samochodów, które przyjeżdżają, widzimy, że mamy gości również spoza powiatu nyskiego oraz gości z Czech. Pomimo tego, że niedawno wyremontowano basen w Wiesyniku, też bardzo, bardzo fajny mhm. obiekt, to jednak częściej wybierają tutaj Guchołazy. Nie ma co ukrywać, na pewno przeważa tutaj ekonomia. Bilety w Guchołazach są dużo tańsze niż w Czechach. W A ten teren starego, starego kąpieliska, starego basenu, tak nawiasem sąsiady z y, muszlą koncertową tam gdzie będzie kropka. Coś tam się będzie działo? Yy, teren yy, byłego hotelu leśnego i kąpieliska, czyli tych basenów przy, yy, przy Leśnej, jest w tej chwili w rękach yy, prywatnych, także to jest poza yy, możliwościami yy, gminy. Gmina, tak jak powiedziałem, wokół tego, yy, tego terenu yy, teraz realizuje duży projekt rewitalizacji parku zdrojowego, będzie odnowiona muszla koncertowa, cały teren yy, amfiteatru, muszli koncertowej. Będzie zrobiony teren powyżej. Dawnego basenu, tam będą ścieżki spacerowe, będzie można zobaczyć, y, jak płukano złoto, w jak... bo to jest autentycznie teren, gdzie na Sarnim Potoku, przepraszam, na, mm, dobrze, na Sarnim Potoku, bo tam już jest mm -hmm. Sarni Potok, który przechodzi w potok zdrojowy. Y, w XIII, XIV, XV wieku wypłukiwano y, złoto, czyli to są tereny złotonośne. No i to, co chyba też y, bardzo ucieszy mieszkańców, wreszcie zostanie zrewitalizowane, odnowione. Y, Odnowiony staw górny, popularnie w Głuchołazach nazywany Łabędziami, który będzie y, pogłębiony, ta Niecka będzie, będzie zrobiona na nowo i myślę, wróci to do... Popularnych celów spacerów sobotnio niedzielnych, a może również w tygodniu. No Trzeba dodać, że tak jak gmina re rewitalizuje park zdrojowy w samej dolinie potoku zdrojowego i sarniego, to w sąsiedztwie bezpośrednio sąsiadujące tereny. Z jednej strony prywatny inwestor, Fundacja Benevolence rewitalizuje rewi odnawia dawny ośrodek górnik, a troszeczkę wyżej znajduje się teren tak zwanego szpitala numer 2. Z Ozubu Hołaskiego i tam Powiadnyski buduje tężnię, która również będzie ogólnodostępna. No właśnie, chciałem też pana podpytać o tą tężnię, kiedy ona będzie gotowa. No, plany, widać, że prace, prace idą, już fundamenty są wywalone. Ja na tydzień czasu nie byłem, ale tydzień czasu fundamenty już były. Prace przewidziane są na koniec, na jesień, odebranie. Tej budowli y, przewidziane jest na jesień, także przyszły sezon Guchołazy będą miały dodatkową atrakcję dzięki oczywiście wsparciu, pomysłowi wsparciu. Chociaż sam pomysł zrodził się w Guchołazach, to nie ma co ukrywać, że gdyby nie y, kupienie tego pomysłu przez mm -hmm. pana starostę Biobrana i sfinansowanie tego z funduszy powiatu, bo tutaj też trzeba zaznaczyć, że chcieliśmy to robić w ramach projektów polsko-czeskich, ale niestety ten pomysł nie, nie przeszedł, nie, nie, nie spotkał się z jakimś przyjęciem, nie, nie miałoby dofinansowania z funduszy. Polsko-czeskich, także tutaj pan starosta i cały zarząd powiatu zadecydowali, że będzie to robione z budżetu powiatu. A jeśli chodzi o turystów, jak w tym roku dopisali? Bardzo. Jest to jeden z najlepszych, z najlepszych sezonów. Taka tendencja już jest przynajmniej od dwóch lat, że zwiększa się ruch turystyczny. To widać między innymi po rozszerzającej się bazie. Może nie co roku, ale sukcesywnie ta baza się poszerza, przybywają nowe obiekty, głównie tej wyższej półki, hotele kilkugwiazdkowe, ale trzeba też powiedzieć, że sporym zainteresowaniem cieszą się i gospodarstwa agroturystyczne, i schronisko młodzieżowe w pokrzywnej. No, chociażby na kropkę, to wiemy, bo my też potrzebujemy miejsc zakwaterować zespoły, prawda, tą obsługę techniczną, że przynajmniej od trzech miesięcy w Gochołazach w terminie kropki nie ma już.